Jezu, ufam Tobie. Prowadź mnie, Jezu, i moją rękę. Tyś mi ukazał cud stworzenia. W kolorach świata widzę wszystko. Nędzę i rozpacz, gorzkie wspomnienia. To wszystko ludzie ludziom ofiarują, pojąc się chorych uczuć piołunem. Dekalog depczą w sercach i ignorują, gdy on jest prawdziwej miłości zwiastunem. Bóg często wybiera ludzi prostego ludu, który w mozole i trudzie pracuje, dając dowody przesłania dla świata. Lecz człowiek dalej nic nie pojmuje. Nienawiść, zazdrość, brak współczucia, szczerze podanej ręki do zgody, niszczenie cudzych uczuć i pragnień, oto są naszych nieszczęść powody. Najwyższa pora iść za Jezusem i z Jego nauk czerpać natchnienie, wyrwać z serc fałsz i obłudę, karmić miłością nowe pokolenie. I niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa siostry Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Podobnie jak ona chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże Miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego przychodzimy dziś tutaj do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest Ojcem Miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie. Wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia, chleba naszego powszedniego. Daj nam dziś, oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało.
błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.